Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza na arcyciekawą wystawę pod tytułem Artyści z pogranicza. Prezentowane są na niej prace artystów, plastyków, amatorów rodem z Jaworzna. Kuratorem wystawy jest Iwona Brandys. Na początku krótkie wyjaśnienie tytułu wystawy. To są artyści, którzy mieszkali, żyli i pracowali na pograniczu śląsko-małopolskim, czyli w naszym tutaj rejonie, przede wszystkim w Jaworznie, ale też przybyli, to jest ważna, istotna kwestia w tej wystawie, przybyli do Jaworzna, znajdując tutaj odpowiedni dla siebie habitat, wypełniony pracą i życiem zawodowym, pracą i rodziną, ale również działalnością artystyczną. Na wystawie prezentowane są sylwetki i prace 10 jaworznickich plastyków. Wybór prac i autorów łatwy nie był, wszak artyści idą w dziesiątki, a prace pewnie nawet w tysiące. Jak więc wybrnąć z sytuacji tak, żeby nikt się nie obraził? To jest niemożliwe, żeby dobrać tak pracę, żeby ktoś nie czuł się urażony, bo ponieważ tych artystów było bardzo dużo, a ośrodków krzewienia twórczości, amatorskiej twórczości plastycznej było sporo w Jaworznie od lat powojennych. Na ogół artyści postrzegani są jako postaci barwne, a nawet ekscentryczne. Pewnie więc środowisko artystyczne Jaworzna było i jest bardzo oryginalne. Mieszkał taki pan, który pracował w Azotce, nazywał się Łyżwa. I on robił takie bardzo ciekawe eksperymenty artystyczne. To znaczy malował jakieś abstrakcje w sposób taki inny. Miał jakieś wystawy w Katowicach. Zachwycali się nawet plastycy, jak to się mówi, profesjonaliści. On mieszał farby, tak na zasadzie, jak czasem widzimy w kałuży, jak się wyleje trochę benzyny. Do artystów nad wyraz oryginalnych zaliczamy dyrektora Muzeum Przemysława Dudzika. Czy plastyk sam siebie uznaje za artystycznego ekscentryka? Czy jestem artystą? Myślę, że bardzo dobrze, jeżeli każdy w jakiś sposób, w jakimś stopniu jest artystą. Artysta, który robi rzeczy, no, nazwijmy to sztukę, przez duże czy przez małe S, nie ma co do tego podobne wątpliwości. Natomiast jeżeli jakaś pani wspaniale ugotuje obiad, czy jakąś inną cudowną potrawę, też jest artystką. Jeżeli ktoś wykona swoją robotę, wcale nie jest powiedziane, że nie będzie w tym jakiejś krztyny czy odrobiny artyzmu. W końcu no, jest to jakiś rodzaj natchnienia, który przekazujemy w taki czy inny sposób czynnościom, które wykonujemy i które wcale niekoniecznie muszą mieć materialny charakter. To może być również niematerialne, na przykład w przypadku słowa, poezji czy też felietonów. Na przykład. Do wystawy dobrano też pracę naszego redakcyjnego kolegi, autora zabawnych fraszek, Jana Ryszarda Drąga. Którą z eksponowanych prac lubi najbardziej? Ja najbardziej to sobie chwalę autoportret swój w górniczym stroju. Naszą uwagę przykuł obraz olejny prezentujący jaworznicki tak zwany koci zamek. Jak nam powiedziała mieszkanka naszego miasta z dziada pradziada, w owym zamku była loża masońska. Jakie mamy ciekawe miasto.